Dobra, świnioki ogarnięte. Krowy też już ogarnięte. Cześć, witajcie. Witam was na kolejnym vlogu. Dawno vlogów nie było, ale nic takiego ciekawego się nie działo. Dziś już lecimy kosić. Rotacyjne spięto, jest godzina coś koło po szóstej. Już jest dosyć jasno, się robi szybko, także teraz trzeba działać od rana. Zwierzęta ogarnięte. My lecimy kosić trawę. Będziemy robić potem belki, będzie Artur robił, bo ja nie mam swojej pracy, także będziecie widzieć cały skrót z tej całej akcji dzisiaj, także to będzie taki trochę pocięty vlog, ale mam nadzieję, że wam się taki spodoba. My jedziemy kosić zetorem, bo gdzieś tak nie jest jeszcze okropnie ciepło rano, ale też bezpiecznie, bo jednak kabina, a nie tak jak w 60 bez kabiny. Wiadomo, bez kabiny to jednak kamienie można dostać. Tu wiadomo, tutaj też można dostać, bo jak wybije szybę i odłamki szyby mogą na nas polecieć, ale gdzieś tak zatorem się bezpiecznie czuję. Także lecimy szybko na pole. Już jesteśmy na polu. Taka łączka blisko rzeki. Zaczniemy kosić, tylko sobie muszę światła włączyć, bo tu jeszcze jest ciemno. Ale kosimy już łączka, trawa urosła w tym roku naprawdę dosyć duża, no może nie jest taka gęsta, ale i tak jest naprawdę bardzo fajna trawa w tym roku. Tutaj łąkę to mam taką trochę wąską, ale długą, bo jak widzicie dużo obok jest zaraz droga, ale ta łąka się tak ciągnie i ciągnie. Także myślę, że trochę tych belek zbiorę stąd, robimy wszystko wsiano kiszonkę. Zawsze pierwszy pokos robię wsiano kiszonkę, dobra, drugi pokos robię przeważnie wsiano. Też no, wspomagam się sąsiadami, bo sam no, nie mam możliwości, bo nie mam sprzętu. Też widzicie woda bardzo blisko mojego pola, nawet drzewa są już w wodzie, bo no, opady swoje zrobiły. I woda właśnie jest bardzo, ale to bardzo podeszła tutaj pod łąkę. Te miejsca ona już była przytopiona trochę, ale trawa i tak dała radę, wybroniła się. Także to bardzo się z tego cieszę, bo bałem się, że mi tu zaleje, bo tą łąkę parę razy było tak, że zalał, bo tu taki dosyć duży stawik jest, że nie wyregulowane są tutaj niektóre rowy i tak dalej. No, są z tym problemy, ale niestety wójt ani sołtys nic z tym nie robi. Dzwoniłem też, jak jechałem tutaj do Dominika, Dominik mówił, że pewnie nam pomoże, jak coś to przysiano kosa, jakby trzeba, czy przysiano kiszące, jak coś będzie trzeba, czy coś przewieźć, czy coś. Ja już tam przygotowałem w domu przyczepę swoją, zdjąłem burtę i będziemy, znaczy zdjąłem górne burty i o jedną otworzyłem, także będziemy potem ładować na moją szczepę. Może wezmę Dominikowi, powiem, żeby przyjechał do mnie i wziął od razu szczepę i ładował, bo jak Farmson będzie prasował, no to ja będę grabił, więc to tak, żeby się wyrabiać jako tako. Bo pewnie też nie naprawdę przyciągnąć dwóch rzeczy na raz. Także myślę, że Dominik będzie nam tu potrzebny. Koszę rotacyjną zwykłą, 160 szerokość. No, powiem wam tak, pasuje coś większego z tym zatorem. Już fajnie jakby nawet jakaś dyskowa, taka 2,80 na przykład, chodziła już by spoko, moim zdaniem zator dałby rady. Bo znowu tu jakiś gór nie ma, jeśli chodzi o łąki. Także na takich prostych kawałkach spokojnie by dał rady zator z dyskową, no i szybciej by to szło, nie? Przede wszystkim, bo nie oszukujmy się, no 2,80 brać za jednym przejazdem, a 1,60 no to jest duża różnica, nie? No, także będziemy myśleć, żeby coś kupić, ale to pewnie dopiero na dotację jakąś, bo nie mówiłem wam wcześniej, ale staram się o dotację na młodego rolnika, tam te 150 tysięcy, myślę nad zakupem sprzętu jakiegoś. Ciągnika na razie nie kupię, no bo za 150 tysięcy tak ciągnie jakiś mocniejszy, to już ciężko. Ale myślę jakiś sprzęt kupić, no to najwyżej ciągnik byśmy kupili jakiś używany czy coś. Z Dominikiem też się dogadałem co do kombajnu, więc ja już decyzję wiem, jaka będzie podjęta. Wy możecie zgadywać, co zrobię. Dopiero w następnym odcinku wam powiem co i jak. Czy kupuję, czy nie. Na razie chcę was poczuć trochę w niepewności. Także zobaczycie w następnym odcinku.
No i plus takiej rotacyjnej, czy się plus dyskowej, jaki jest większy, no znaczy co jest lepsze w dyskowej niż rotacyjnej, to, że właśnie nie potrzebuje takiej dużej mocy, tak? Bo jednak dyski w tej kosiarce wystarczy tylko, żeby ją rozpędzić, a potem nie trzeba utrzymywać już takich wysokich obrotów. A tutaj przy rotacyjnej, no to jednak, jakbyśmy kupili większą rotacyjną, szerszą, to trzeba by było już jeszcze większej mocy ciągnik, no bo tam jednak ta moc jest potrzebna, żeby ta kosiarka chodziła, nie? No, więc zobaczymy. Moim zdaniem zatorek spokojnie z taką 2,80 dałby radę. Będę się starał, żeby na tego młodego rolnika wziąć jaką kosiarkę czy coś. Jeśli macie jakieś fajne marki kosiarek, które polecacie, żeby wziąć, no to bym. No to piszcie w komentarzach, bo na pewno będę rozpatrywał jakieś propozycje wasze. Też sam będę jeździł po dealerach, pytał się. Zresztą Farmstone chyba ma jakąś kosiarkę. Chyba Spottingera, z tego co pamiętam. No tak, on ma Spottingera, więc muszę się z nim dogadać, co i jak, ile jego kosztowały i tak dalej. Może się uda dostać na młodego rolnika ją. No zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Ja was nie będę zanudzał już z koszenia. Włączę potem nagrywanie, jak już będę zgrabiał i prasował z Farmstonem, także do zobaczenia za moment. Zgrabiamy. Widzicie, jest na drugiej łące. No to mnie nagrywałem, jak kosiłem, bo myślałem, a to nie będę nagrywał z koszenia tyle. Ja już sobie zgrabiam koło sklepu Dendo. Do Farmsona dzwoniłem. Mówiłem mu, że na którą ma przyjechać. Mówił, że będzie tak na koło 11:30. I jest 11 akurat 30. Dzwoni mi, że wyjeżdża, więc za niedługo będzie. Ja mu zgrabiam. Jak najszybciej Dominik ma przyjechać też później i zbierać od razu na przyczepę, także myślę, że to szybko pójdzie, że uda nam się wyrobić dziś ze wszystkim na spokojnie do wieczora. Pokażę wam teraz zestaw, bo w sumie teraz 60 jesteśmy. Jest to siona ze zgrabiarką Pottinger Top 280. Zgrabiareczka bardzo fajna. Zgrabia wszystko bardzo fajnie. Minus może taki, ale to jednak no, w tych mniejszych zgrabiarkach już tak było, że po prostu nie jest to ruchoma. Ona nie jest ruchoma, nie ma tego własnego skopiowania terenu, nie skręca się nam, więc idzie na sztywno z ciągnikiem. To jest taki mały minus, ale no, wiadomo, jest to uboższa wersja, można powiedzieć, tych większych zgrabiarek, więc i tak nie jest źle. Na pewno jest to lepsze niż nasza polska siedmiogwiazdówka, moim zdaniem, bo lepiej to grabi i ładnie narzuca to siano, a nie robi w taki wałek skręcony, tak jak ta zgrabiarka siedmiogwiazdowa nasza. O, widzicie, Farmstone już przyjechał swoim zuturem i prasą. Myślałem, że przyjedzie dojczym, ale nie chciał się pewnie pochwalić. Chłop. Nic, później się do niego może zatrzymamy, nie, zacznie powoli robić. Potem ja muszę trochę nadgonić, bo dopiero jeden poprzecznie, znaczy poprzecznie, jak tu jest zrobiony, jeden po długości wałek, a on tu będzie to chciał jak najszybciej. Pewnie, bo pewnie inni też dzwonią. No nie wiem, kiedy będziemy owijać, czy uda nam się owinąć jeszcze za dnia, czy będzie trzeba w nocy owijać, ale to wyjdzie wszystko później w praniu. Siona akurat z tą zgrabiarką no ma łatwo, nie jest jakoś jej tu ciężko. Trochę przód dźwiga, bo jednak ona jest dosyć ciężka, ta zgrabiarka. I czasami jak tak się mocniej szybciej puści ze sprzęgła, to dźwiga wyrywają, ale nie jest jakoś tragicznie. Nie wiem, ile się nam uda zrobić belek z tego. Myślę, że z 20 belek to zrobimy siano kiszonki w tym roku spokojnie z tego. Także zobaczymy. Dzwonił do mnie Dominik, że już wyjeżdża. Pojechał niepotrzebnie do mnie na gospo i teraz się wraca. No ale no, co poradzić? No nic nie poradzimy na to, no. Też mogę mu dać znać, żeby jednak nie jechał do mnie, tylko żeby prosto przyjechał na pole, no ale chłop nie daje mu znać, bo by nie wiedział, no i wszyscy w szoku. Czekajcie, może wysiadniemy sobie do Farmsona. Zobaczymy, co to on tu działa. O, nawet on też wysiadł. Coś idzie patrzeć może do tego, co on tam. Halo, halo! Serwus, cześć. Jak to? Co to? Nie przyjechałeś do Dojczwarem?
Nie, pracuję zazwyczaj za torkiem, nie? Sobie. Sobie z tej sprawie spokojnie daję radę, to czy tu jakiegoś zapotrzebowania na pomoc nie ma. Zbicie dobre chyba. Tylko 5 wsadzisz. nie o taką pracę mi chodziło, chłopie. W tym roku dobrze, bo ostatnio 2 wstałem. To za rok już nic nie włożysz, ani palca. Ani palca, tak. No. Sam wiesz, ja nigdy nie mówię, że to jest najlepsza usługa tą pracą, no, tak. Bo jest jak jest, no ale źle też nie ma, no. Bo już 3 lata robię ci. No dokładnie. Za każdym razem te krowy zjedzą tą trawę, także nie ma źle. Także nie jest źle. Kulki się aż takie nie robią później na zimę. No, może by, ale to może ty wymienisz co, nie? No, będziemy myślę nad jakimś, no na młodego rolnika wziąć jaką kosiarkę, jaką prasę, może co, uwidzimy. No, fajnie. Dobrze by było tutaj też na wsi taki, no prasa po prostu, nie? Bo no, jednak, nie tak jakieś sipme, albo to tylko coś nowszego może już. No, nowego, no i też zagranicznego, nie? Bo to jednak... Nowa, jakbyś kupił nową sipę, to jest to samo, tylko inne. No tak, no. Jeszcze pewnie... No, na innych blachach, dokładnie. Dobra, działaj tu na spokojnie, ja lecę, zgrabiam ci. Czekam, do jednego on dzisiaj chyba podjechać. O! Także. Dobra. Szybko, 6-7, siadamy i jedziemy. No, taki zestawik Farmson. No, fajnie to wygląda w sumie, ta sipa z tym zatorem. Tak jak mówi Farmson, że lepiej coś zagraniczne brać, bo jednak, no to polskie to takie, jeśli chodzi o prasy, no to no jakość no nie jest najlepsza. Wiadomo, tam można, nie duży areał wystarczy, ale jakbym chciał się jednak rozwijać, no to lepiej kupić od razu porządne, jeśli jest możliwość, tak, z dotacji, niż później sprzedawać, kupować nowe, kolejne i tak dalej, nie? Więc będziemy myśleć nad czymś, co tam jest. O, widzicie, tam klas jeszcze stoi u Dominika. Na następnym vlogu pewnie się dowiecie, co i jak z nim. Będziemy u Dominika załatwiać sprawę, czy go biorę, czy go nie biorę, także... Zobaczycie wszystko, co i jak właśnie wtedy. Na razie Dominik jedzie ode mnie, więc nie wiem, ile to mu jeszcze zajdzie, ale myślę, że już blisko jest. Mówił, że wziął swojego John Deere'a i swoją przyczepkę, ja mu przygotowałem moją, no ale to na swoje, jego jest dłuższa, więc może więcej belek wejdzie też. Szybciej, o, Farm Sense koguta nawet zapalił. No ja myślę, żeby tu na 60 założyć jakiego koguta na błotnik, ale zobaczymy, może podwiezę do jakiego Mirka, jakiego elektryka może by mi to zrobił. No dość dużo tych belek, tu będzie już 4 chyba. Także no dosyć w tym roku ta trawa jest naprawdę... Na tamtym polu, co tam było, tam mówiłem, że trawa dosyć duża, ale nie taka gęsta, tak tutaj... Naprawdę dosyć gęsta trawka, tutaj była już w sumie przesiewana. Rok temu trawa, no byle jak, bo byle jak, no ale już była przesiana, więc troszkę oddaje lepiej niż taka zwykła trawa, czyli taki zwykły użytek zielony przez 30 lat nieorany. Myślałem, żeby tutaj w przyszłym roku zasiać na przykład koniczynę albo lucernę. Albo futer nowe, bo też słyszałem o tym, że to dosyć dobra rzecz, więc zobaczymy. Dominik jest. O, jest mruga, potem do niego podejdziemy, bo muszę Farmsonowi nadrobić, bo on ten chłop już dostał mój no jeden przejazd. Czy jeden pokos. Jeden wałek, no nie wiem tam kogo, jak ktoś na to mówi, bo to różnie mówią. Wałki, pokosy... jakieś nie wiem, kto tam jeszcze mówią w sumie. Wałki, pokosy, takie coś mówią ludzie, nie wiem. Dobra, my lecimy dalej, ja ograbuję, pewnie zrobię teraz cięcie i później jak zgrabię, to podejdę do Dominika i będziemy się później słyszeć. Biegnijmy szybko, my tu już sprasowali, widzicie, jednak tych belek trochę tu jest. Dominik. Ta. Siema. Siema. Idzie ci to jako? Powoli, ale oporowo. No. Belki takie tęgie, to kurna. No, narobił łop. Ciężko się ładuje, no. Dwa, dużo tutaj jest. Cztery.
Nie wiem, czy to na jeden kurs to wezmę, kurno. 10, 12, chyba 14 belek tu jest, no to jeszcze. Nie wiem, czy ja to wezmę na samą szczepę, kurno, Farek, czy będzie podwrażał. Jak nie, to wiesz co, pojedziesz, wywalisz to tam gdzieś na moim gospodarstwie z tyłu i potem przyjdziesz na to kolejne pole potem tam. Dobra, nie tam, ma problemu. Wiesz, tam jedzie się tu prosto, w prawo no. I tam potem w lewo za koło skupu i tam no, przez mostek wiem, i tam górę. Już jest koło jeziora. No. To co my tam na jesień kosili, nie? Ostatnio. No, dokładnie, to było to. No dobra. No to wiem, to wszystko wiadomo. Dobra, to w kontakcie będę zmieniał. Dobra. No lepiej lecimy szybko. I jeszcze Farmsonowi powiedzieć, że ładne te belki zrobił. Muszę go pochwalić. Ty no, te belki to ci w tym roku wyszły. Chłopie, jak mi się sznurki zatarły. Co? Sznurki się pozacierały, pozrywały. Tak zbijała. No piknie, no. A tutaj siłowniki też troszkę się przypociły, to tam jakbyś miał trochę oleju na belce, to tam się nie przejdzie. Nie bój, to się ukisi razem z trawą, to tam krowom się nic nie stanie. Tak się będzie lepiej kisiło. No dokładnie. Dobra, no to jedziemy, jedź za mną powoli i ten, dobra. Jadę do naszego Urzuza, odpalamy go. I lecimy. I lecimy tutaj. Nic nie jedzie? Nic. Dobra, można jechać. Do Dyndo nie jedziemy, bo nie trzeba zakupów robić, ale ludzi pełno. Ludzi pełno, ale nie wiem co tak dalej. Środek tygodnia, ludzi pełno w sklepie. I środek dnia w sumie. Pewnie jakoś przecena jest na coś, na pewno. Jak nic. Teraz lecimy przez taką naszą, tu można powiedzieć, takie miasteczko. Taką naszą tu wioskę. O kurde, tutaj jakiś wypadek był. Policji, a tam jest. Musimy szybko przejechać, bo rano trochę wypił se tak na odwagę, jak pojechałem kosić, więc muszę szybko przejechać, żeby czasem nie chcieli mnie zatrzymać. Ale dosyć prosto się mi jeździ, także nie ma źle. No, my lecimy, Farmsono jedzie za mną. Także jak widzieliście, już nagrane mam trochę skoszenia, trochę zgrabienia i przy okazji prasowania, także teraz już nie będę wam nagrywał z tego kolejnego pola, dopiero wam nagram wieczór może, jak będziemy owijać u mnie, także jeszcze jakąś małą wstawkę wam dogram, także do zobaczenia. Dobra, przyjechane. Zetor zaparkowany, odgasimy go tu. Jak widzicie, przywiozłem jeszcze belki, bo nie wlazło wszystko na przyczepy. Szczepę Dominika, musiało też wejść na moją, jeszcze przywiezione tam są luzem trzy belki chyba, trzy belki luzem tak na chwytaku, zostały przywiezione i na widłach. Będzie teraz gruba akcja, tam Farmson ładuje, bierze belki owinięte już, a Dominik tutaj ładuje mi na owijarkę, ja będę owijał pięknie, także już wsiadam, o, gazu trochę dumy. A nie, na spokojnie, tu ręczne ustawimy trochę tylko i niech się owija. Farmson tam je ustawia, no dojazd będę miał może słaby do wiatry, ale damy radę tam po skosie jakoś. Już jest późno, bo już jest koło 19. Aczkolwiek teraz jasno jest jeszcze długo, więc na luzie. Dobra, kipujemy. No, ogólnie udało nam się zrobić, zaraz wam powiem ile. Tylko wykipujemy tą belkę. Jak ci idzie, jak się układa belki? No chłopie, turcak nie wyrabia, ale daje radę. Daje radę, no trochę to schodzi, no nie, no bo tam tu nie ma znowu mocnej pompy, to wiesz. Wiem. To tak trochę zejdzie, zanim on podniesie, a trochę waży niby. Dobra, jedź, bo on tu już, hop, o już trąbi, kipować mu trzeba. O. Niech czeka. Baranie, stój. Jakoś dobra. My wysiadniemy na razie. O, wio. Popatrzymy sobie, ile tam jest belek wywiniętych. Zaraz wam powiem, ile wszystkich sztuk. Tu jest 5. 6, 7. Tam jest 7. Tu mamy 10. To jest 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, chyba 33, jak dobrze policzyłem, bo 34, także udało się dużo w tym sezonie zrobić tych belek, naprawdę mnie to cieszy. Z pierwszego pokosu jako siano kiszonki, dobrze, bo
No, boję się, że kukurydza w tym roku będę miał słabą, będę na takim polu zasiałem jednak, gdzie trochę dziki pochodziły, więc kukurydza może być słabiej. Już na początku dziki pochodziły, więc no, jest słabo. Więc tutaj nadgonię kiszonką z trawy. No, a drugi pokos zrobimy sobie już pewnie na siano, także będziemy mieć też siano, bo wykładamy potem tam na strych nad świniaki, więc będziemy widzieć co i jak. No i tak tu pewnie akcja będzie trwała do późna, bo tych belek, no to ja mówię, jest dużo, ale tak i tak idzie szybciej w taki sposób, że właśnie Farmson układa owinięte, a Dominik sobie ładuje nieowinięte na owijarkę. Ja owijam, także to idzie dużo szybciej, jeszcze tym bardziej, że kipujemy od razu, więc naprawdę idzie to sprawnie. To mnie to cieszy. Wiecie, może wykiprujemy tam, popnie tam tą belkę, albo podjedziemy przy okazji. O nie, dobra. Może wykipuje, a jednak nie. Ajajaj, dobra, może podjadę. Coś ty zrobił teraz. O. Łukasz, po coś to kipował? Trzeba było poczekać. Nie? Ja wiem, że to dużo tych belek, ale to na spokojnie, nie tak chyba. No, Ale to to wiesz, coś jak. narobił. Teraz weź się ustaw na nowo. Ustawiać, tylko niech ten weźmie tą jedną belkę, dźwignie i ustawiać. Ajajaj, człowiek chciał szybko, no i jak zawsze wyszło inaczej. Wiecie, w ogóle przejedziemy tutaj trochę bardziej, żeby Farmson miał więcej manewru. O. Ustawimy się tak. O, piknie. Niech tu chłop podjedzie. Dobra, my sobie wysiadniemy. To by było chyba na tyle. Taki vlog dosyć ciekawy, w sensie pokazałem wam dziś dużo. Pokazałem wam dziś naprawdę dużo ciekawych rzeczy, taki trochę cięty ten vlog, ale mam nadzieję, że wam się podoba cała akcja na jednym vlogu uchwycona po trochę, więc też nie powinno nudzić. A ogólnie to jeszcze wam powiem, bo wiarka też nie jest moja, to jest Farmsona. Ja i pojechałem do swojej 60-tki zapiąłem. Także tak jeszcze sprostowanie na koniec. Trzeba już iść wysiadnąć i wyrzucić, także jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Kto obejrzał cały, niech napisze hashtag Zetor, ja wam przypnę serduszko. Trzymajcie się, cześć.